właśnie. Ciekawe. No. Umarł? No i zobaczymy, może jest. Czy nie ma? A może go wywieźli? Tutaj, proszę Państwa, leżał człowiek pod łapką. Ta Ewa Grecja, Wielka Grecja, jest jako renomowana pielęgniarka. No. No. Pod tym przystankiem spał, właśnie. No i co jeszcze? Co jeszcze? Może, proszę Państwa, w jakiś sposób cudowny, może ta nasza Polska, ten nasz kraj, może prześcignie Amerykę, gdzie ludzie rzeczywiście na tekturach śpią, a może tutaj będzie lepiej. No. No. I co w tych ciemnościach, w tych czeluściach? No, w poszukiwaniu faceta. W poszukiwaniu faceta. No. Pojechał. Pojechał, dlatego że to za duży wysiłek. Tak. W stronę światła jakiegoś, w stronę jakiejś nadziei, proszę Państwa. Coraz wyraźniej, coraz wyraźniej. No, bezdomny człowiek leżał, proszę Państwa, i rany ropne, ciało odpadające od kości. No i ta Ewa Grecja jest pielęgniarką. Mieszkała bardzo długo w Ameryce. No. No a ty po co przyjechałaś z tej Ameryki? Ile byłeś tam w tej Ameryce? Bardzo długo. No. 40 lat. Ale to po co przyjechać do Polski z Ameryki? Nie rozumiem. Bo się kocha Polskę. No. Zobacz. Jest zielona tablica. Widzisz, o. Anglo-Ameryka, Białystok. Na przykład taka gruba Beatka, bo ty się pytałaś. Ona z Anglo-Ameryki Wołomin pochodziła. I tak. Ta Ewka u Sikorskiego księdza na parafii do Tymy koczowała, tam spała, miała jeść, a to tu, a to tam, ale jak ją przepędzali, to ona bardzo chętnie chciała, żeby ją przepędzili. I tak, jak jechała do Wołomina i facet nie chciał za 3,50 jej przewieźć, bo ona akurat nie miała przy sobie. No to potem, no nie wsiadła do tego, ale myśmy jechały 190 i ona krzyczy do kierowcy, wali w okienko. Proszę pana, przez Wisłę trasą WZ. Czy pan wie, że my nie mamy biletu? Ja mówię, czy ty zamkniesz mordę, jadaczkę? I ona po prostu robiła wszystko, żeby ją wywalili. Może tu, bo ja tu widzę wciąż te plansze. Anglo, Ameryka. I ta Beatka, czerwona Zośka taka, nie wiem czy ty ją znasz czy nie, ona powiedziała, że Beatkę bardzo skrzywdzili, bo wywieźli ją za Sochaczew, zaczęli ją leczyć i wtedy, kiedy miała cukrzycę, to jej nawet insuliny nie dali, umarła. Umarła na cukrzycę. Anglo, Ameryka, Białystok, stąd jest z Wisły, 185 km. Zapraszamy. Ja jadę za tym gościem w kierunku Skarisza Parku. A może tu leży gdzieś? Tak? Na pewno, bo to są jego miejsca. No to czego on tutaj na tym przystanku leżał, jakby pijany? A przecież, a może był pijany, bo denaturaty też piją. No. Zdjęcia. Ale jakie zdjęcia? Ja mam jego zdjęcie. No. To jest taki, zobacz, widzisz? No ty robiłaś, no robiłam. To już jest. Zobacz, jak patrzyłam, jak ludzie jadą i się przyglądają, nic nie robią. Poczekaj. Jego, widzisz, on tu, to jest cały. No. O, zobacz, to on jest. To jest ten człowiek, to jest to samo nagrać, no jeszcze, teraz twoje... To jeszcze raz, no. Widzisz? No. Ja tu tak robiłam, żeby było widać gdzie, na którym przystanku leżał, w którym miejscu. No. Rozumiem, że jak, no. Jak nieludzko... I co ludzie przejeżdżali, tak, i prawnicy, co reagowali. Prawnicy, lekarze, opieka społeczna, studenci, cała przyszłość Polski. Zapomnieli, że to jest no to jeszcze raz człowiek pokaż. W potrzebie. No dobrze, no potrzebie. No.
to tak z różnej strony. No widzę, że ty umiesz też obsługiwać. No naturalnie, no. Jakoś mi się udało, że miałam, wiesz. Zobacz, jak no. Jego noga brudna, no, że miało petranki, może dzisiaj zmienione, musiał mieć. Widzisz? To są opatrunki niewyraźne. Mm-hmm. Wyraźnie. No i dobrze, no i co? No i ja tu taki napis jest, popatrz. No. Przeznaczenie milionów jest w twoich rękach. No właśnie. No i co? No całe i co? Całe motto tego wszystkiego. No właśnie. No i co to z tego będzie? I dziennikarz będzie miał pracę. Zobacz. Zobacz, jak ten mężczyzna leży. No. Kto zrobi prawidłowy krok? No. W stronę tych milionów. No właśnie. Kto zrobi prawidłowy krok? Ale może nie milionów, ale to z tego, co Jezus mówił, to jednemu, jak nie pomożecie, to ja się was wyprę wtedy, tak, kiedy potrzeba. Tak. A jednemu, kiedy uratujesz życie, uratowałeś świat, jest takie. No, to nawet ludzie świeccy wymyślili to, bo nie są źli, ludzie nie są źli. Mogą sobie pomóc, jak się kiedy zastanowią, o co chodzi. To ludzie byli na mszy. Tak. Modlili się i co, zapomnieli? Że kurczaczek żyje. No kurczaczek, ale to jest, wiesz, to jest marny ptak. Tak? No, marny ptak. No to co, teraz jak się umawiamy? Że...